Partnerem programu jest firma Lark. Witam. Dzisiaj będziemy gościć modelkę, gwiazdę reality show, a przede wszystkim bizneswoman. Dzisiaj moim gościem będzie Kinga Korta. Witam cię, Kinga. Dzień dobry, Asiu. Czy możesz mi powiedzieć, czy osiągnięcie sukcesu w branży jubilerskiej jest cięższe dla kobiety? Oj, wydaje mi się, że absolutnie nie. Talent jest talentem i zarówno mamy w tym biznesie kobiety utalentowane jako tak. jewelry designer, jak i również mężczyźni, więc talent jest talentem i kto bardziej tutaj wygrywa, jest bardziej successful. Zresztą kobieta zawsze wie, co kobiecie podoba się najbardziej. Czy twoja uroda, nietuzinkowa uroda, przeszkadza ci w osiągnięciu celu, czy pomaga? Wydaje mi się, że każdej kobiecie uroda pomaga. Ja mówię tutaj za siebie. Na pewno mnie osobiście w życiu bardzo pomogła. Czy ludzie mylą uprzejmość ze słabością? Tak. Czasami wydaje mi się, że nawet spostrzegają mnie... Not so serious. Jako taką naiwną. Bo jestem pozytywna, zawsze uśmiechnięta. Zawsze w każdy związek wchodzę znajomość, zawsze wchodzę z takim kredytem zaufania. A ludzie to chcąc manipulować sytuację czynną, wykorzystują i myślą, ach, głupiutka blondyneczka z Kalifornii, to gdzieś tak. Oj, jest moi drodzy, a to nieprawda, bo moglibyście się tutaj pomylić. Jest bardzo smart businesswoman. Dziękuję. Jeśli mogłabyś, Kingo, zmienić jedną rzecz, jedną cechę w Polakach, jaka to by była cecha? No nie będę tutaj, no będzie to chyba zazdrość, zawiść. Czy planujesz, bo teraz jesteś coraz częściej w Polsce i czy to jest związane z jakimś większym projektem? Moje coraz częstsze przyjazdy do Polski rzeczywiście związane są z moim biznesem. Media gdzieś dały mi ten głos, więc głośno mówię o zdrowych produktach. Jeśli tak bardzo chcemy zdrowo żyć, ciężko ćwiczymy na siłowni, bardzo selektywnie dobieramy wszystkie produkty spożywcze. Powinniśmy się też zastanowić nad tym, czym pielęgnujemy swoje ciało i czym pielęgnujemy swoją urodę. Bo jeśli chcemy być tacy bardzo eko i tacy bardzo zdrowi, powinniśmy coraz większą uwagę przywiązywać do makijażu, do tego, z czym mamy kontakt, co wnika w nasze ciało, co jest dla nas bardzo healthy. I o tym Kinga nam opowie. Niewiele mówi się o tym, co kosmetyki zawierają. Więc no, to są strasznie chemiczne produkty, które po prostu przemycamy jakby w formie makijażu do środka naszego ciała. Tak? Jest to wszystko wchłaniane. Korzystanie na przykład z niezdrowych kosmetyków na dłuższą metę ma naprawdę skutki w zdrowiu, tak? Tak, jak najbardziej. Stąd zachorowalność raka od 1975 roku wzrosła o 35%. Ja bym chciała tutaj pochwalić tą markę, ponieważ jest to marka, która nie testuje tego na zwierzętach, co ja sobie osobiście jako człowiek bardzo cenię. Jest to firma Airborne, tak. Więc... To jest dla mnie takim, to mnie, mimo tego, że korzystam z tych kosmetyków, jest to dla mnie takim dodatkowym punktem, który mnie przekonuje jako człowieka, dla mojego zdrowego rozsądku i sumienia przede wszystkim, że nie są po prostu testowane na zwierzętach, nie zawierają tłuszczy zwierzęcych, więc wszystkie te po prostu paskudne rzeczy, które zawiera bardzo dużo drogich kosmetyków, to tutaj można powiedzieć, w tej firmie tego absolutnie nie ma. Absolutnie, nie mamy olei mineralnych, nie mamy parabenu, formaldehydes, jesteśmy wegan. To jest firma od 36 lat. To jedna z największych firm w Stanach. Tak, tak, tak. Czwarta co? Nowość w Polsce. Myślę, że wiele pań, które nawet... Korzystają jakby z tych drogich kosmetyków, które pozornie wydają nam się lepsze, tak, wcale takie nie są. Zdecydowanie powinna zwrócić uwagę na naszą ofertę, bo to nie jest nic innego jak edukacja. Dlatego bardzo fajna, że jesteś osobą medialną i nagłaśniasz to, bo
W Polsce, można powiedzieć, wszyscy przywiązują wagę do tego, żeby ćwiczyć i zdrowo się odżywiać. Tak. Nikt nie mówi o tym, jakie konsekwencje przynoszą właśnie te kosmetyki. Tak, tak, tak. Jest to również najbardziej takim toksycznym światem, korumpowanym światem kosmetyków. To również są produkty dziecięce. Dla mnie to jest przerażające, że jesteśmy tak mało świadomi. Dokładnie. Jesteśmy naprawdę tak mało świadomymi ludźmi i staramy się dbać tylko jakby o tą powierzchowność w ogóle wyglądu. Tak. Patrzymy na piękny pojemnik, Bacard flaszeczka, czy tam pojemnik, najdroższe produkty, więc muszą być najlepsze. No nic bardziej złudnego. Nic bardziej mylnego. Nic właśnie. Z tego, Kingo, co zaobserwowałam na mediach społecznościowych, masz bardzo dużo spotkań, można powiedzieć, z całkiem normalnymi osobami w różnych miastach. Z czym to jest związane? No rzeczywiście jest to związane z moją pracą. Przyleciałam tutaj na 2 tygodnie. Żeby być gością u ciebie w studiu, musiałam przełożyć bilecik. Tak. All for you. Natomiast rzeczywiście moje spotkania 2 tygodnie w Polsce były w różnych miastach. Są to właśnie spotkania z młodymi kobietami, z dziewczynami po studiach na przykład, które nie wiedzą, co robić w życiu, okej? Okay? Tak, ja im pokazuję, co możesz zrobić, okej? Okay? To są spotkania również ze mną. Są to spotkania z wizażystkami, które chcą się dowiedzieć więcej na temat naszych produktów. Czyli dajesz jakby nowe możliwości. Dajesz nowe absolutnie, możliwości, absolutnie. Nie zapomnij, że jest to amerykańska firma szwajcarskiej formuły, 36 lat w Stanach Zjednoczonych. Jest to moment globalizacji. Polska jest pierwszą nieanglojęzycznym krajem właśnie. Stąd też wielkie możliwości współpracy. Nie jest... Chciałabym, żeby te dziewczyny wiedziały, że mają wielką pomoc we mnie. Ja mam najlepszych liderów właśnie w tej firmie, tuż koło siebie, bo biuro tej firmy znajduje się 15 minut jazdy ode mnie. Więc to jest i odległość pomiędzy Newport Beach a Polską, to w czasach tych to jest żadna. Świat się strasznie Dokładnie, skurczył. Żadna odległość. W firmie tej może znaleźć się każdy. Nie, nie. Każdy może się wszystkiego nauczyć, jeżeli tylko chce. Wiem coś o tym. Siedzę tutaj. Tak jest, tak jest. Więc każdy może. W Stanach powiedziałabym na koloryt skóry, więc bez znaczenia na edukację. Czyli teraz można powiedzieć, że realizujesz się bardziej emocjonalnie w tym, tak? Jest to biznes, tak? Ale absolutnie sprawia ci to bardzo dużo przyjemności. Zawsze pleasure with business, słuchaj. Musi być. Słuchaj, jest świetne powiedzenie amerykańskie. Sky is the limit. Ja wiem, że młodzi ludzie są wiecznymi optymistami, stąd też porywają się na wiele rzeczy, którzy my, kobiety starsze, może już wiesz, w tym wieku nie chcą, bo boją się, obawiamy się wielu rzeczy. Natomiast bądźmy optymistami, róbmy, co chcemy robić w życiu. Nie poddawajmy się, miejmy swoje cele, miejmy gole, miejmy marzenia i realizujmy te marzenia. Miejmy marzenia, miejmy cele i wydaje mi się, że to, co właśnie teraz powiedziałaś, to jest coś bardzo ważnego, że każdy powinien jakby zastanowić się nad sobą, nad swoim rozwojem emocjonalnym, nad tym, czego pragnie i sięgać po prostu tych gwiazd. Tak jest. Przysłowiowo. Nie zazdrościć innym, tylko wziąć się do roboty i zrobić coś samemu. Tak jest, zainwestować w siebie. Zainwestować w siebie. Czy widzisz różnice kulturowe między Polską a Stanami? Tak, tak. To są wielkie różnice. Jakie? No wiesz, teraz to już tak... Mentalność jest... Różne, oj tak inna. Mogę wypowiedzieć się na temat miejsca, w którym ja mieszkam, bo wiadomo, że mamy tych states, 50 stanów w Stanach Zjednoczonych i każde stany są tak różne od siebie. Natomiast Kalifornia, tam gdzie ja mieszkam, jest to miejsce bardzo konserwatywne. Tak? Tak jest. Więc trudno było mi nawiązać te pierwsze przyjaźnie. To też przez pierwszy rok naprawdę wyjeżdżałam, pakowałam się i wracałam do Polski. Bliska mi zawsze była bardzo Europa i jest. Nigdy nie widziałam się w Stanach. To jak się stało, że się tak tam zadomowiłaś? No mąż bardzo mi we wszystkim pomógł, nie ukrywam. Był takim moim doradcą w wielu rzeczach. Amerykanów, po prostu przyjaciel. Tak, Amerykanów czasami można bardzo łatwo urazić. Tak. Okej, my jesteśmy to znaczy, bardzo otwarci, spontaniczni, przyjaźni. Tak, a tutaj Amerykanie jednak są tak, ale to jest złudne o tyle, że
że oni wracają do siebie, do domów i już są bardzo taką zamkniętą enklawą. Gdzie Polacy, myślę, że na to pierwsze wejście są bardzo, tak bardzo zamknięci, ale potem się otwierają. Stąd też tak znana nasza polska gościnność. Wtedy naprawdę oddałby ci Polak serce na dłoni. Chcę, żebyś była u niego gościem w domu. Czym chata bogata? To jest piękne. Z Amerykanami jest to jednak troszeczkę inaczej. To, o czym mówisz, tą serdeczność może i widać w tych domach, ale na polskich ulicach już jest troszeczkę gorzej. No tak, ale to na ulicach szaro-buro, wiadomo. No, to nas nie rozpieszcza tutaj w Polsce. Niestety. To przytłacza. No to jest rzecz oczywista. Ale nie wydaje się, że też troszeczkę to wynika nie można powiedzieć, że z mody. Wynika to też troszeczkę z takiej ponurowości w środku też człowieka. Myślę też nieufności. Nieufności. No Polacy tak nieufni są. To jest, to zawdzięczamy to, myślę, systemowi, w którym gdzieś tam. Czy myślisz, że w ostatnim czasie, obserwując modę na ulicach, coś się u nas zmieniło, że się rozwijamy, idziemy w dobrym kierunku? Ciężko mi jest teraz powiedzieć ze względu na to, że przyjechałam w zimie, wszyscy pookrywani. Natomiast jest tyle pięknych kobiet, które są gdzieś tam fashionistkami i nadążają za modą. Jak byś oceniła polskie trendy make-upu? Jeżeli chodzi o makijaż, no to też jest bardzo takie pojęcie względne, ze względu na to, że w szkole makijażu byłam gościem w kilku szkołach makijażu tutaj w Polsce. Dziewczyny młode, no młodość ma swoje prawa. Młode dziewczyny rzeczywiście, wydaje mi się, że nadużywają tego makijażu. I wydaje mi się, że są tak piękne i jest im to niepotrzebne. Natomiast panie już tak po 40 rzeczywiście uważają i nie są przemalowane. To jest bardzo słuszne, bo makijaż w pewnym wieku już postarza, więc młode dziewczyny troszeczkę przesadzają. Bardzo tutaj myślę, że wzorują się na przykład na Kim Kardashian. A nie zapomnijmy, że one to są tabuny ludzi, które pracują nad ich wizerunkiem. Tak. Że Kim Kardashian, jak wyjdzie z domu, ona na co dzień zupełnie nie wygląda. Tak, to są okulary, duży hat gdzieś tam się chowa, bo jeżeli ją widzimy w makijażu, to wiadomo, że zrobił to wizażysta. Czy masz jakieś takie dobre rady dla naszych polskich kobiet, jeśli chodzi o makijaż? Oj, przede wszystkim zdrowo. Tak, zdrowa skóra. Czyli dobry krem, zainwestować bardziej w dobry krem, w dobry peeling do twarzy i w dobre foundation, no bo skóra musi być bardzo glowy. Zaczynajmy od strony zdrowia, a później jakby dbajmy o to, co moglibyśmy. I potem już niewiele trzeba. Czego, kochana, na koniec wywiadu mogłabyś życzyć sobie i innym? Oj, czego mogłabym sobie życzyć? Już wszystko. Ja właśnie mam wiele. Zdrowie zawsze. I szczęścia, bardzo szczęścia chyba dla mojego partnera, żeby miłości. Cierpliwości. Nie przestawajmy nigdy marzyć. Dokładnie. Bo ludzie w Polsce, zwłaszcza cieszmy tutaj, się z małych rzeczy, tak, ale bardzo, sięgajmy po duże. Tak jest. Tak. W Polsce zauważyłam, że właśnie dużo ludzi w wieku już tak, gdy założą te rodziny, po 30 przestają marzyć. Tak. Żeż mówią, okej, takie życie wybrałam, taką pracę wybrałam, osiągnęłam. I już po 30, jak już mam te dzieci, rodziny, no to już przestają marzyć. Absolutnie, nie przestawajmy marzyć. Kingo, bardzo dziękuję za ten wywiad, było bardzo miło. Słuchajcie, gdyby czas nas nie gonił, to pewnie gadałybyśmy, ale niestety czas antenowy się kończy, więc musimy już tutaj tą fantastyczną rozmowę skończyć. Moim gościem była Kinga Korta. Bardzo dziękujemy za wywiad i zapraszam do oglądania. Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło, Jasiu. Dziękuję, Kingo.